Znajdujemy się w sanktuarium Matki Bożej Siedmiu Boleści, które jest połączone też z dużym klasztorem ojców Paulinów. Miejsce to historię swoją ma już w roku 1564 roku, kiedy Matka Boża uratowała jedno małżeństwo, jedną rodzinę. I od tego czasu przychodzą na to miejsce liczne grupy pielgrzymów. No i zdecydowano w historii, że w połowie XVIII wieku będzie tu budowane sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Budowę i opiekę na tym sanktuarium powierzono właśnie ojcom Paulinom. No, historia także potoczyła, że z powodu kasaty cesarza Józefa II Paulini musieli opuścić to miejsce, jak musieli odejść z całej monarchii austro-węgierskiej. No i dopiero po 231 latach powracają Paulini na to miejsce właśnie w tym roku kalendarzowym. No i od nowa rozpoczynamy pracę szerzenia kultu Matki Bożej, opieki nad tym sanktuarium. Jest tu wielka cześć właśnie oddawana Matce Bożej, w której rozważamy tajemnice jej życia w siedmiu boleściach, które są opisane w Piśmie Świętym. Jest tu też duża tradycja czci do świętego Józefa, bo wiadomo, jak to nie można odłączyć tych dwóch osób, Marii i Józefa. Praca duszpasterska nasza polega na takim codziennym posługiwaniu pielgrzymom. Przychodzą tu jednak i większe grupy, grupy zorganizowane, ale też i pojedynczy wierni, którzy przychodzą tutaj udać się Matce Bożej, zawierzyć jej swoje prośby, swoje intencje, z którymi tu przychodzą. Klasztor jest olbrzymi, bo tak tylko żeby sobie wyobrazić, to jest podobny klasztoru jasnogórskiemu. No, a w tej chwili pracuje nas tu czterech ojców. I plus teraz na czas wakacyjny był tutaj k dyspozycji jeden nasz diakon, który pewnie wierzymy, że w następnym roku zasili nasze szeregi. Na tym miejscu jest czczona Matka Boża Bolesna, posążek Matki Bożej, która trzyma w swoim łonie Pana Jezusa, który umęczony na krzyżu był i teraz jest włożony do jej łona. I jest to właśnie okazja, jak się tutaj przychodzi, czuć, że Matka Boża jest nam bliska też w cierpieniu. I dlatego powstał też ten kult w czasach, gdy tureckie najazdy orabowali kraj, okradli ten kraj, zrobili dużo boleści, śmierci przynieśli. No i lud czuł, że potrzebuje Matkę Bożą bardzo blisko. A myślę, że w dzisiejszych czasach też jest dużo cierpienia w życiu każdego człowieka. Każdy z nas potrzebuje zbawienia i z tego, i ze śmierci. Tak zapraszam wszystkich tutaj na to miejsce. Jest to Sanktuarium Narodowe Słowacji od właśnie czasów nowożytnych. Po II wojnie światowej się tak uformowało to sanktuarium na narodowe Słowacji.